Cześć wszystkim, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj chciałem poruszyć z Wami bardzo poważny temat, a mianowicie temat fizjoterapii w sporcie i tym, co się ostatnio wydarzyło. Wczoraj miałem okazję oglądać konferencję Fame MMA, głównie z racji tego, że kibicuję Robertowi Karasiowi. Chciałem zobaczyć, jak ten zawodnik podejdzie do walk MMA, jak przejdzie właśnie z tej dyscypliny, którą uprawiał, do sportu walki. No i dowiedziałem się też, że nie zawalczy, ponieważ doznał on poważnej kontuzji. Chciałem zobaczyć, co powie na ten temat. No i powiem Wam szczerze, że to, co powiedział, to mnie jako fizjoterapeutę dosyć mocno ruszyło, ponieważ gdzieś czuję się odpowiedzialny też za ten zawód, odpowiedzialny za to, jak jest postrzegany fizjoterapeuta, za co odpowiada, co robi, w czym może pomóc, ale też co może zrobić źle. I z tego, co on powiedział, doznał on dosyć poważnej kontuzji, ponieważ doszło do złamania części kręgu, dokładnie wyrostka kolczystego w obrębie kręgosłupa. Z tego, co widziałem, jak wrzucił na swój Instagram zdjęcie z rezonansu magnetycznego, jest to pierwszy kręg piersiowy, dokładnie odłamanie z przemieszczeniem wyrostka kolczystego, więc już jest to złamanie w obrębie właśnie kręgosłupa, bardzo niebezpieczne. No i z tego, co on opowiadał, przede wszystkim na początku gdzieś dostał na sparingu dosyć mocne kopnięcie, gdzieś chyba na wysokość głowy, gdzie go rzeczywiście odcięło. No i potem opowiadał, że gdzieś jakiś delikatny ból był, ale poszedł jednak jeszcze tarczować i przy jednym ciosie sierpowym ze skrętem uderzenie troszeczkę zostało przeciągnięte, no i tak już został w tej pozycji, odczuwając bardzo silny ból i bardzo duże dolegliwości. No i z tym udawał się właśnie do lekarzy, między innymi też do fizjoterapeuty, gdzie mówił, że częstotliwość zabiegów była bardzo duża, ponieważ było 9 zabiegów przez 4 dni. Natomiast no nie wiemy, jakie dokładnie te zabiegi były, ale powiedział jedną bardzo ważną rzecz, że fizjoterapeuci nastawiali mu kręgosłup, czyli wykonywali tak zwane manipulacje kręgosłupa, czyli szybkie, dynamiczne ruchy, prawdopodobnie na krótkich dźwigniach, bo tak teraz się często pracuje. Manipulacje są to bardzo szybkie, mocne ruchy, które mają za zadanie troszeczkę uwolnić nas od bólu i odblokować nasze stawy pomiędzy kręgami, tam gdzie jest właśnie napięcie. Natomiast są też bardzo niebezpieczne te zabiegi, ponieważ jeżeli są takie przeciwwskazania, między innymi jak złamanie w obrębie kręgosłupa, no to może dojść w tym momencie do tragedii. I mnie jako fizjoterapeutę to troszeczkę przeraża, ponieważ kiedy pacjent do nas przychodzi, to mamy przede wszystkim my jako fizjo obowiązek przeprowadzić dogłębny wywiad z pacjentem i przebadać pacjenta przede wszystkim, między innymi po to, żeby właśnie te przeciwwskazania bezwzględne, te takie niebezpieczne rzeczy wyłapać i wiedzieć, jak ustawić całą terapię. Nie wiem, co tutaj nie zagrało. Być może to też, że Robert opowiadał, że był pod wpływem silnych leków przeciwbólowych, no ale była też informacja z jego strony, że po każdej wizycie czuł się coraz gorzej, było promieniowanie wręcz do głowy, paraliż, no co jest już bardzo niepokojącym objawem, więc nie wiem, czemu nikt tego przede wszystkim nie wyłapał. Przeciwwskazaniem bezwzględnym do manipulacji jest przede wszystkim złamanie w obrębie kręgosłupa, no ale nie wiedzieliśmy, czy to jest złamanie, ponieważ nie zostało przeprowadzone od razu badanie rentgenowskie, ani chociażby rezonans magnetyczny. Natomiast jako fizjoterapeuci znamy szereg testów, które przede wszystkim nam pokażą, że to złamanie jest lub go nie ma, lub go wykluczą przede wszystkim. No i jednym z takich testów jest po prostu zwykła kompresja na kręgi. Uciskamy okolicę, która jest dla nas podejrzana i sprawdzamy nasilenie bólu. Mogło być to zaburzone ze względu chociażby na leki przeciwbólowe. Jeżeli jest złamanie w obrębie kręgosłupa, to też pacjent będzie zgłaszał bardzo silny ból, przede wszystkim przy zmianie pozycji z leżącej na siedzącą i z siedzącej na stojącą lub odwrotnie, więc to jest kolejny objaw. Możemy też
opukiwać ten kręgosłup poprzez przykładanie jednej ręki do pleców, do kręgosłupa i mocne stukanie właśnie w naszą rękę, tak żeby oddać siłę całą w obrębie kręgosłupa, i to też już będzie świadczyło o tym, że może być złamanie. Też taki pacjent ze złamaniem przede wszystkim w obrębie kręgosłupa będzie mógł głównie funkcjonować przede wszystkim w pozycji siedzącej. W leżącej będzie odczuwał on bardzo mocny ból, więc jak widzicie, już tych badań, testów jest dosyć dużo, które mogą właśnie wykluczyć lub potwierdzić złamanie w obrębie kręgosłupa. Dziwi mnie też to troszkę, że jednak te manipulacje zostały wykonywane, ponieważ nawet po samym zebraniu wywiadu, jeżeli wiemy, że pacjent doznał urazu mechanicznego, który jest potwierdzony i towarzyszy temu silny ból przede wszystkim podczas ruchu i też w pozycji bez ruchu, czyli w pozycji na przykład ustabilizowanej, no to też to już może nam świadczyć o tym, że coś się złego dzieje, no i takiej manipulacji nie powinniśmy przede wszystkim wykonywać. Też świeże urazy, chociażby stan zapalny aktualny, który się toczy w danym obszarze naciągnięcia więzadeł, torebki stawowej, też jest przeciwwskazaniem do tego, żeby przeprowadzać takie manipulacje kręgosłupa. No i jest to dosyć taki, bym powiedział, mocny zabieg. Jest czasami niewłaściwie wykonany lub wykonany w niewłaściwy sposób, może doprowadzić tak naprawdę do trwałego kalectwa, więc mnie jako fizjoterapeutę to troszeczkę ruszyło. Przede wszystkim, że nikt nie zbadał, nie wykonał jakichś testów przede wszystkim, które mogą potwierdzić lub wykluczyć takie złamanie. Być może te testy były wykonane, natomiast widocznie coś tutaj nie zagrało. Też jest niepokojące to, że jednak Robert opowiadał o tym, że udał się do kilku lekarzy i każdy mówił co innego, więc nie wiadomo, gdzie tutaj zostało to pominięte, co nie zagrało, w którym momencie. Natomiast no, jest prawie że pewne, że doszło do złamania lub pęknięcia i jeszcze dodatkowo dołożyliśmy siłę w postaci na przykład manipulacji kręgosłupa, więc to mnie troszeczkę niepokoi, ponieważ później właśnie fizjoterapeuci są troszeczkę stawiani jako tacy kręgarze, osoby, które nastawiają kręgosłup, nastawiaczy. Czasami się słyszy, że ktoś idzie do jakiejś osoby, która nastawia kręgi. No nic takiego fizjoterapeuta nie robi, tylko przede wszystkim ma za zadanie odpowiednio zdiagnozować, zebrać wywiad i zaproponować odpowiednią terapię. A jeżeli występują jakieś przesłanki w stosunku do tego, że coś jest nie tak, no to odsyłamy do lekarza na zdjęcie rentgenowskie lub na inne badanie, które wykluczy lub potwierdzi właśnie jakieś dodatkowe rzeczy, które się dzieją z naszym ciałem. Jak wiemy, doszło do złamania z przemieszczeniem wyrostka kolczystego. No i tutaj przede wszystkim przy takich zabiegach, nie tylko manipulacji, ale też innych, mogłoby dojść do tego, żeby ten rdzeń kręgowy został uszkodzony, co wiązałoby się z bardzo poważnymi konsekwencjami. No w skrajnym przypadku z paraliżem czterokończynowym, może dwukończynowym, tego nie wiemy. Natomiast, no tak jak powiedziałem, coś gdzieś nie zagrało przede wszystkim. No i nie do końca właśnie chyba ktoś się przyłożył do tego, żeby dobrze zdiagnozować danego pacjenta. Jeżeli pacjent przychodzi do gabinetu, przede wszystkim zbieramy wywiad obszerny, co się stało, jak się stało, kiedy się stało, jakie są objawy. Złamaniu to będą towarzyszyć na pewno sztywność w obrębie tych tkanek, ból bardzo silny, tak jak powiedziałem wcześniej, ból przy zmianie pozycji, ból podczas leżenia, chociażby w odcinku szyjnym czy górnej części odcinka piersiowego będzie ból promieniujący do głowy, do okolicy łopatek, no niekiedy jest jakieś zasinienie, zaczerwienienie, obrzęk przede wszystkim, więc to już te rzeczy powinny nas nakierować, że coś może się rzeczywiście dziać. Faktem jest, że często złamanie kręgosłupa może zostać odebrane jako zwykłe zaburzenie mięśniowo-powięziowe, gdzieś, gdzie dana tkanka została nadciągnięta lub naderwana, nawet w bliskim sąsiedztwie z kręgosłupem, i to też może dawać bardzo silne objawy. Natomiast takie naderwanie, nadciągnięcie, taki stan zapalny, który się toczy w tym miejscu, też jest przeciwwskazaniem przede wszystkim do manipulacji. Też Robert zaznaczył, że no nie wie, czy fizjo mu dalej nie połamał tego kręgosłupa bardziej przede wszystkim, więc
To jest strasznie niepokojące, co się wydarzyło. Faktem jest, że był na silnych lekach i mogło to zaburzyć w ogóle wszystkie dolegliwości, te, które odczuwa, objawy, które odczuwa, ból też mogło wygłuszyć, więc nie wiemy, jak naprawdę było, no ale moim zdaniem nie powinno dojść w ogóle do wykonywania tego typu zabiegów. Jeżeli byłyby to zabiegi chociażby ze zwykłej fizykoterapii, no to już jest pół biedy, ponieważ gdzieś tam będziemy działać nie naruszając tego kręgosłupa. Natomiast wszystkie zabiegi, gdzie będziemy poruszać tkanką, będziemy poruszać elementami kostnymi, będą sprawiały duży ból i mogą właśnie prowadzić do większych jeszcze objawów, no i czegoś gorszego w ostateczności. I tak jak powiedziałem, ja jako fizjoterapeuta czuję się odpowiedzialny też za to, jak są postrzegani fizjoterapeuci, jak jest postrzegany nasz zawód. No i wiemy, że czasami jest tak, że na studiach no nie uczą nas wszystkiego tego, co powinniśmy wiedzieć tak naprawdę w niektórych przypadkach. Czasami jest to pomijane, czasami jest za mało takich informacji wartościowych. Natomiast no, często jest tak, że fizjoterapeuci szkolą się na wielu szkoleniach i zawsze przy tych szkoleniach są z danej metody przeciwwskazania, wskazania do danej terapii, a tak naprawdę świeże złamanie czy takie nadwrażliwość tkanek, świeży uraz przede wszystkim w obrębie kręgosłupa jest z reguły przeciwwskazaniem do wykonywania jakichkolwiek czynności. W fizjoterapii określa się też takie rzeczy jako tak zwane czerwone flagi, czyli zbiór rzeczy, które są niepokojące i wtedy odsyłamy gdzieś pacjenta dalej. Nie wiemy, czy było współpracą tej fizjoterapeuta, lekarz, czy jakaś inna, ponieważ też powiedział, tak jak wcześniej wspomniałem, że był u kilku lekarzy i każdy mówił co innego. Natomiast no, faktem jest, że takie zabiegi nie powinny zostać w żaden sposób wykonane, ponieważ mamy teraz przykład tego, że nie wiemy, czy to się stało na treningu, czy po prostu pod wpływem jakichś zabiegów. Tym bardziej, że jest to zawodnik światowej klasy i wiemy, że z zawodnikami, ze sportowcami jest tak, że oni łatwo nie odpuszczają. Tam naprawdę musi dojść do ciężkiej kontuzji, żeby oni zrezygnowali z treningu, więc czasem jest tak, że biorą leki przeciwbólowe, zastrzyki i dalej idą na trening, więc praca właśnie z takimi osobami też nie jest do końca zawsze taka miarodajna, ponieważ no często oni, wiemy, że chcą przede wszystkim trenować i robią wszystko, żeby przede wszystkim być w tym ruchu. No a rolą fizjoterapeuty jest to, żeby przede wszystkim poprawnie zdiagnozować i zastosować taką terapię lub podjąć kroki, żeby tego pacjenta wyleczyć. Więc no tak naprawdę nie wiemy, gdzie co nie zagrało, natomiast no stało, jak się stało. Widać było na konferencji, że Robert jest załamany, że wspominał właśnie o tych manipulacjach kręgosłupia, tym nastawianiu przede wszystkim, tym, że fizjoterapeuta nie wiadomo, czy mu nie pogorszył tego stanu, czy mu bardziej nie złamał tego kręgosłupa, więc jeżeli wspomniał o takich rzeczach, to znaczy, że gdzieś przypuszcza, że być może przy tym był taki uraz. 9 zabiegów w przeciągu 4 dni. Nie wiemy, jakie to były zabiegi, natomiast jest to bardzo duża częstotliwość, gdzie nawet osoba zdrowa może zostać przestymulowana przede wszystkim podczas takich zabiegów. No i układ nerwowy może odpowiedzieć nie tak, jakbyśmy chcieli, tylko wręcz może zostać pogorszony stan danego pacjenta. W moim przekonaniu ta cała sytuacja nie gra na korzyść naszego zawodu. Nie jest to postawienie fizjoterapeutów w dobrym świetle, ponieważ od już pewnego czasu fizjoterapeuta jest zawodem medycznym, czyli ratujemy, przede wszystkim uzdrawiamy, leczymy ludzi. No a jednak jak słyszymy od takich osób, że ktoś gdzieś zawiódł, no to nie do końca jest to stawianie naszego zawodu w dobrym świetle. Sam współpracuję z sportowcami i wiem, jak ważne jest dla nich zdrowie, jak są bardzo zawiedzeni i załamani, kiedy nie mogą trenować. No i tak jak mówię, no jesteśmy po studiach, jesteśmy po szkołach różnych, jesteśmy po wielu kursach specjalizujących się właśnie w danej dziedzinie, na przykład ortopedii albo w terapii sportowców, w urazach sportowych, a jednak dochodzi do takich zaniedbań, że nie zbieramy przede wszystkim odpowiedniego wywiadu, nie zbieramy
wystarczającej ilości informacji, nie sumujemy tego w całość, nie patrzymy, co może być, czego może nie być, nie patrzymy na tak zwane właśnie te czerwone flagi, czyli rzeczy, których no nie możemy ruszyć tak naprawdę, i przede wszystkim nie diagnozujemy pacjenta odpowiednio, a jednak no to widzicie, że jest bardzo, bardzo ważne w takich przypadkach chociażby jak złamanie. Także mam nadzieję, że troszeczkę Wam rozjaśniłem też tym filmem, co tak naprawdę mogło się wydarzyć, co się dzieje z ciałem pacjenta w takim stanie, no i też jak mniej więcej sobie różnicować i diagnozować tego pacjenta, co można było zrobić w tym przypadku. No mam nadzieję, że Robert wróci szybko do zdrowia, że go zobaczymy szybko podczas zawodów, podczas jakiejś walki i że wszystko się dobrze koniec końców zakończy. Także dziękuję Wam bardzo za uwagę, trzymajcie się, z mojej strony tyle.